Szczęść Boże! Witam Was bardzo serdecznie w ten środowy poranek. Dzisiaj posłuchajcie słów z Ewangelii według świętego Marka. Jezus przywołał znowu tłum do siebie i rzekł do niego: słuchajcie mnie wszyscy i zrozumcie. Nic nie wchodzi z zewnątrz w człowieka, co mogłoby uczynić go nieczystym, lecz co wychodzi z człowieka, to czyni człowieka nieczystym. To ma uszy do słuchania, niechaj słucha. Gdy się oddalił od tłumu i wszedł do domu, uczniowie pytali go o to przysłowie. Odpowiedział im: i wy tak niepojęci jesteście, nie rozumiecie, że nic z tego, co z zewnątrz wchodzi w człowieka, nie może uczynić go nieczystym, bo nie wchodzi do jego serca, lecz do żołądka i na zewnątrz się wydala. Tak uznał wszystkie potrawy za czyste i mówił dalej: co wychodzi z człowieka, to czyni go nieczystym. Z wnętrza bowiem, z serca ludzkiego pochodzą złe myśli, nierząd, kradzieże, zabójstwa, cudzołóstwa, chciwość, przewrotność, podstęp, wyuzdanie, zazdrość, obelgi, pycha, głupota. Całe to zło z wnętrza pochodzi i czyni człowieka nieczystym. Jezus uczy dzisiaj swoich uczniów, aby nie obawiali się tego, co pochodzi ze świata. Oni mają być tymi, którzy będą zmieniali oblicze ziemi, a nie z niej uciekali. Jezus, posyłając swoich uczniów, aby szli i głosili Ewangelię, wyposaża ich we wszelkie duchowe łaski, które pozwolą wypełnić im tę misję. Winni to czynić z odwagą i bez lęku, gdyż to Pan jest po ich stronie. I może warto dzisiaj się zastanowić, czy potrafisz z odwagą stawić czoła wyzwaniom, jakie stawia przed Tobą życie. Czy nie chowasz przypadkiem głowy w piasek, gdy pytają Cię o to, czy jesteś wyznawcą Chrystusa? Jeśli z odwagą będziesz w swoim życiu świadczył o Jezusie, na pewno On będzie Cię swoją łaską nieustannie wspierał. Będzie Ci błogosławił. Niech Was błogosławi Bóg Wszechmogący, Ojciec i Syn i Duch Święty. Amen. Dobrego dnia. Szczęść Boże.